Jak mogę ją ponownie odzyskać? Pisząc to, czuję się trochę dziwnie, ponieważ pierwszy raz piszę publicznie o moim związku. Ja jestem z moją dziewczyną od 6 lat. Pochodzimy z tego samego miasta i byliśmy razem w liceum, ale ona studiuje na ten moment w innym mieście, więc oficjalnie jesteśmy w związku na odległość od 4,5 roku. Nie zawsze wszystko układało się idealnie, a odległość odgrywała w tym ogromną rolę. Prawie zerwaliśmy jeden lub dwa razy z powodu braku kontaktu i intymności między nami, ale udało nam się przetrwać dzięki ogromnej miłości, którą do siebie czujemy. Ten poprzedni rok był jednak bardzo trudny. Zająłem się wieloma swoimi problemami związanymi ze studiami, a także odejściem mojego psa, co sprawiło, że nasze relacje szybko się pogorszyły. Nie mieliśmy tak dużo seksu, nie rozmawialiśmy dużo i ostatecznie byliśmy bardziej jak przyjaciele niż para. Odegrały w tym rolę dwa czynniki. Moje złe nastawienie do związku i nieumiejętność dostrzeżenia bólu, jaki jej sprawiały. A także brak komunikacji między nami. Jest osobą, która nie rozmawia o tym, co ją irytuje, więc dodając to do odległości między nami, możesz zrozumieć, jak pewne problemy i postawy wymknęły się spod kontroli. Czuła się odłączona od mojego życia osobistego i jestem temu całkowicie winny. W grudniu powiedziała mi, że czas się rozstać. Nie czuła do mnie pociągu. Czuła się odosobniona i szczerze mówiąc, nie bawiła się dobrze. Podobnie jak ja, jeżeli mam być szczery. Czekałem tylko cierpliwie, aż skończysz studia. Co robi tego lata? Wróci do mojego miasta i spróbuje ożywić nasz związek z bliska. Rzeczywistość jest taka, że ilekroć spędzaliśmy razem czas, mieszkając w tym samym mieście i spędzając razem ten czas, wszystko było takie idealne. Zawsze świetnie się bawiliśmy, robiliśmy wszystko i wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Mieliśmy niesamowity związek. Kiedy więc usłyszałem, że chce zerwania, wysłuchałem jej argumentów. Od razu poczułem się całkowicie bezużyteczny, winny i zły na siebie. Że doprowadziłem nas do takiej sytuacji. Poprosiłem o jedną szansę na naprawienie sytuacji podczas świąt Bożego Narodzenia, którą mi dała. Bawiliśmy się świetnie. Nasze życie seksualne wróciło. Otwarcie rozmawialiśmy o naszych problemach, a ona powiedziała mi, że naprawdę czuje się bezpieczna i szczęśliwa, będąc przy mnie. Jednak po powrocie do miasta, w którym studiuję, zaczęła odczuwać presję z mojej strony. Powiedziała, że nasz związek po prostu nie jest dla niej taki sam, mimo że chce czuć to samo, co wcześniej. Wtedy zdałem sobie sprawę, że to nigdy się nie skończy. Więc powiedziałem jej, że najlepiej będzie dla nas, gdy się rozstaniemy. Zgodziła się i powiedziała, że szczerze mówiąc, to nie może już znieść naszego związku w takim stanie, w jakim on jest, ale nadal mnie kocha. Troszczy się o mnie i naprawdę świetnie spędziła ze mną święta. To nie była gra, naprawdę czuła się szczęśliwa i pociągająca dla mnie. Doszedłem do wniosku, że głównym problemem naszego związku jest dzieląca nas odległość, brak niezbędnej komunikacji. Powiedziałem jej, że nie będę jej do niczego zmuszał, ale bardzo bym chciał, żeby po powrocie na stałe dała nam szansę na powrót do siebie. Powiedziała, że jest to mile widziany i możliwy scenariusz, ale w tej chwili potrzebuje tylko czasu, dobrej zabawy, a nie tylko moją presję. Powiedziała również, że nie można przewidzieć przyszłości i tego, jak się może czuć, idąc naprzód, więc nie chcę składać fałszywych obietnic bez pokrycia. Oczywiste jest, że wywierałem na nią zbyt dużą presję po uświadomieniu sobie swoich błędów. I jest to dla mnie również jasne, że chociaż absolutnie się kochamy, nie jesteśmy w stanie rozwiązać naszych podstawowych problemów na obecnym etapie związku. Zdecydowałem, że nie będę się z nią kontaktować, czego ona chce, tylko może raz w miesiącu, żeby wiedzieć, jak sobie radzi.
Rozumiem, że przez długi czas odczuwała ogromną presję i samotność. I musi się od tego dystansować, aby wyzdrowieć i poczuć się lepiej. Wróci do naszego rodzinnego miasta w czerwcu na stałe. Zamierzam spróbować zacząć od nowa i podejść do niej, aby rozpocząć nowy, zdrowy rozdział w naszym życiu. Moje pytanie do Was wszystkich brzmi: jak mam poradzić sobie z tą sytuacją? Co mogę zrobić, aby posunąć się naprzód? Aby zwiększyć swoje szanse na powrót do siebie? I na koniec, jak mam się do niej zbliżyć, kiedy już tu jest? Jaki jest najlepszy sposób działania? Nasz związek nigdy nie stał się toksyczny. Nigdy się nie zdradziliśmy. I zakończyliśmy sprawy w bardzo spokojny i kochający sposób. Powiedziała, że mnie kocha i troszczy się o mnie. Ale naciskanie na nią w tym etapie nie poprawi sytuacji. Dziękuję Ci za obejrzenie. I chciałbym bardzo poznać Twoją opinię na temat tego, co tutaj wysłuchałeś. Jeżeli chcielibyście się podzielić, zapraszam serdecznie do sekcji komentarzy. W każdym razie to tyle z mojej strony na dziś i jak zawsze powtarzam, do usłyszenia.